Dzień dobry Państwu. 14 września 2022 roku. Chorwacja, jak widzicie, już w barwach jesiennych. Ulica, trochę hałasu. Ale już z drugiej strony bus i nasz stół śniadaniowy, na którym polskie frykasy głównie. Resztki, które przywieźliśmy ze sobą. W sumie za dużo wzięliśmy jedzenia. Prawda? Za dużo tego jedzenia wzięliśmy. No trochę. Mogliśmy wziąć dużo mniej. Ale właśnie za to przeorganizuję trochę. Dobrze, zaraz tu przeorganizujemy, bo sporo rzeczy już zjedliśmy albo gdzieś tam inaczej spożytkowaliśmy. I zaraz sobie uporządkujemy przestrzeń. Lepiej. Kuchenka sprawdza się naprawdę świetnie. I takie oto widoki nas, proszę Państwa, witają dzisiaj. Nie spodziewałem się, że w tym roku jeszcze raz zawitamy do Chorwacji. Tak jak w zeszłym roku. Też byliśmy dwa razy. I za drugim razem zepsuł się samochód. Albo ja sam go zepsułem. Nic, nic, gadam o Toyocie. Właśnie, śmieci zabieramy, nie zostawiamy. Tak jak niektórzy. No ale cóż. Kawusia z rana, druga już. Trzeba przyznać, że woda gotuje się już. Za dużo. Za dużo? No to więcej mleka ci dorzucę. A skończę, gotuje się superowo i bardzo szybko. Fakt. Bo to nie zima i dlatego może. Ale widok. To co, przystępujemy do robienia kanapek? Masz tu jakieś preferencje, czy wszystko można, czy każdy może... Rób co chcesz. Daj mi tylko kawę. Nalałeś mi dużo mleka? Tu masz dużo mleka. A ja w różowym pijam, ale dobrze, może być. No to przelewać? Nie, tylko tu ci zawsze więcej kawy sypię, naucz się. Cóż to? No nie mogłam tego otworzyć. Pasztet z jeleniem. W sensie zjesz pasztet z jeleniem. Jak otworzysz, o. Oho. To się nadaje jeszcze? Puka. Nie, no żartuję, zarąbiście wygląda. Nie, bo miałam wątpliwości, żartuję, czy te kropki to nie jest ten. To jest tłum. Dobra, kończymy, bo się kawę muszę napić. Na deser śniadaniowy. Zarąbiste ciastka. Z pełną gębą mówię. Włoskie ciasta, ciastka. Są przepyszne. Orzechowe. Teraz, proszę Państwa, chwila relaksu i obróbki filmów. Czy ja mogę prosić o mój kubek? Proszę. Ajajaj, prosto z sypialni, jak widzicie, nadaję dla Państwa. Chcesz ciastko? Tak, ale do dzioba, bo mam zajęte ręce. O, patrzę. Śniadanie zjedzone, więc ruszamy dalej. Zobacz, tu można było zjechać. Też fajna miejscóweczka, nie? Byśmy tu byli. A no wolno pewnie. Ułaz jedzie, patrz. Tylko z tych świeższych chyba. Kobita za kierownicą. Kamperowóz, no. Wiaterek czuć, że wieje.